Dobra, słuchajcie tego. Jeśli chcecie szybko udostępnić komuś swoją lokalizację, wejdźcie w wiadomości i wpiszcie po angielsku I'm at i wciśnijcie spację. Następnie kliknijcie przycisk Current Location, który pojawi się tuż nad klawiaturą. Nie musicie już przewijać i robić kilku zrzutów ekranu długich stron internetowych. Teraz wystarczy jedno kliknięcie. Zróbcie zrzut jak zawsze, a kiedy w lewym dolnym rogu wyskoczy zdjęcie, stuknijcie w nie, wybierzcie cała strona, kliknijcie OK i zapiszcie w plikach całą stronę w formacie PDF. Sprytne! Możecie zrobić zrzut ekranu na iPhone'ie, stukając dwukrotnie palcem w tył telefonu. Wejdźcie w ustawienia, dostępność, dotyk, stuknięcie w tył. Oprócz zrzutów ekranu do tej funkcji można przypisać inne czynności, takie jak wyciszanie, powrót do głównej strony, blokowanie ekranu i wiele innych. Poza tym jest tam też funkcja trzykrotnego stuknięcia palcem w obudowę, do której przypisać można te same czynności. Jest łatwy sposób, by zaoszczędzić czas przy wchodzeniu do strony internetową. Przytrzymajcie kropkę na klawiaturze, a pojawi się mnóstwo skrótów .com, .org i wiele innych. Rolka aparatu nie służy tylko do przechowywania uroczych zdjęć waszego psiaka. Stuknijcie wybierz w prawym górnym rogu, a następnie zaznaczcie interesującą was fotkę. A w lewym dolnym rogu widnieje kwadracik ze strzałką. Stuknijcie w niego, przewincie w dół i zobaczycie, co da się zrobić ze zdjęciem. Możecie je powielić, użyć jako tapety, a nawet ukryć przed wścibskimi spojrzeniami. Kolejny sposób na ukrycie zdjęć polega na tym, by jak najbardziej przyciąć ich rozmiar. A kiedy będziecie ich potrzebować, wystarczy stuknąć w przywróć oryginał. A teraz proszę was o spokój. Wejdźcie w ustawienia, prywatność, usługi lokalizacji, usługi systemowe i stuknijcie w ważne miejsca. Telefon wie nie tylko gdzie mieszkacie, ale też gdzie pracujecie, w którym supermarkecie robicie zakupy i które miejsca najczęściej odwiedzacie. Jeśli czujecie się przez to nieswojo, po prostu wyłączcie tę funkcję. Aby skopiować dowolny tekst, podkreślcie go i przesuńcie trzema palcami po ekranie. I teraz, żeby wkleić go do innego dokumentu, ponownie wykonajcie ten ruch. A jeśli zastanawiacie się, czy przesunąć w prawo czy w lewo, to chyba musimy poważnie porozmawiać. Aby wybrać kilka wiadomości w skrzynce mailowej, przesuńcie po ekranie dwoma palcami i to by było na tyle. Nie musicie już ściągać aplikacji do skanowania, wystarczy stuknąć ikonkę notatki i wybrać skanuj dokument. Następnie zróbcie zdjęcie i zapiszcie je jako plik PDF. Możecie stworzyć kolorowy lub czarno-biały skan. Wybierzcie odpowiednią opcję w menu. Rysunki w notatkach mogą być ładne i równe, nawet jeśli nie macie rysika. Kiedy skończycie rysować, przytrzymajcie ekran palcem. iPhone automatycznie upiększy wasze dzieło. Koniec z krzywymi liniami. Aby ustawić minutnik, stuknijcie i przytrzymajcie ikonkę minutnika w rozwijanym menu centrum sterowania. Pojawi się pasek do przebijania. Jedynym minusem tego skrótu jest to, że nie da się ustawić minutnika na mniej niż minutę i więcej niż 2 godziny. Wypróbujcie też ikonkę latarki. Stuknijcie i przytrzymajcie ją, żeby dostosować jej jasność. iPhone'a można odblokować kodem, twarzą, a nawet głosem. Stuknijcie twarzą 3 razy w telefon. No dobra, żartowałem. Wybierzcie ustawienia, dostępność i sterowanie głosowe. Następnie wejdźcie w dostosuj polecenia. Stuknijcie utwórz nowe polecenie i wpiszcie frazę, której chcecie używać jako kodu. W moim przypadku była to oczywiście jasna strona. Kliknijcie czynność uruchom gest własny i stuknijcie w miejsca na ekranie odpowiadające cyfrom kodu odblokowującego. I teraz za każdym razem, kiedy mówicie jasna strona, mój telefon się odblokowuje. Wpisując iMessage, obróćcie telefon poziomo i stuknijcie ikonkę w prawym dolnym rogu, tuż obok mikrofonu. Jest tam taki ładny zawijas. Teraz możecie wysyłać znajomym ręcznie pisane wiadomości. Aby muzyka odtwarzana z telefonu lepiej brzmiała, wejdźcie w ustawienia muzyka EQ i wybierzcie tryb nocny. Teraz nie potrzebujecie już drogich słuchawek z funkcją redukcji szumu. Zróbcie sobie skrót dla swojego maila, by zaoszczędzić czas na wpisywaniu go w wiadomości. Wejdźcie w ustawienia, ogólne, klawiatura i wybierzcie zastępowanie tekstu. Stuknijcie przycisk plusa i wpiszcie swojego maila lub jakikolwiek długi zwrot, którego często używacie. Wybierzcie dowolny skrót klawiszowy, na przykład 2 wykrzykniki i gotowe.
Najnowsze iPhony są wyposażone w bardzo przydatną funkcję, kiedy musicie przejść z jednej aplikacji do drugiej. Widzicie tę kreskę w dolnej części ekranu? Przesuńcie ją w prawo lub lewo i znajdźcie potrzebną apkę. Koniec z podwójnym klikaniem i uruchamianiem centrum powiadomień. Wszyscy korzystamy z Messengerów, ale aplikacja wiadomości też może być fajna. Przytrzymajcie przycisk wysyłania wiadomości, aby dodać do swojego SMS-a ciekawe efekty. Pojawi się dymek z 4 opcjami do wyboru. Niewidoczny tusz sprawi, że wiadomość będzie można odczytać dopiero po przetarciu jej palcem. W tym celu należy przetrzeć wiadomość w prawo i lewo. Efekt łagodnie sprawi, że literki będą na początku bardzo małe, a potem się powiększą. Efekt głośno działa odwrotnie. Literki wyskakują i się powiększają, a po chwili wracają do swoich normalnych rozmiarów. Efekt huk mówi sam za siebie. Wiadomość dosłownie uderza w wyświetlacz. Stuknijcie teraz w menu ekran. Tam też znajdziecie ciekawe efekty, na przykład echo, który sprawi, że ekran znajomego zapełni się powtarzającymi się wiadomościami. Przewincie w prawo, gdzie znajdziecie jeszcze więcej opcji. Reflektor, balony, konfetti, miłość, lasery, fajerwerki czy uroczystość. W aplikacji wiadomości możecie przypiąć nawet do 9 konwersacji, żeby najczęściej używane kontakty znalazły się na samej górze. Możecie również wspomnieć o jakiejś osobie w rozmowie, aby skierować informacje do konkretnego członka grupy lub filtrować nieznanych nadawców. Link below. Opcja Powiadom mnie w menu wiadomości pozwala na wysyłanie powiadomień, jeśli ktoś wspomni o Was nawet w wyciszonych konwersacjach. To świetna opcja, zwłaszcza jeśli większość Waszych rozmów jest wyciszona. Nie przegapicie już żadnej ważnej wiadomości i nie będziecie musieli filtrować setek nieistotnych SMS-ów. W iPhone'ie można zmienić wielkość czcionki. W tym celu wejdźcie w ustawienia, a następnie w ekran jasność. Stuknijcie w wielkość tekstu i wybierzcie tę, która najbardziej Wam odpowiada. Choć iPhone'y nie słyną z wytrzymałej baterii, to z pewnością biją inne telefony, jeśli chodzi o jakość zdjęć. Włączcie siatkę w ustawieniach aparatu, wejdźcie w ustawienia, aparat i przesuńcie suwak siatki. Dzięki temu Wasze zdjęcia będą miały lepszą kompozycję. Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy iPhone'ów, jest brakująca pamięć. Zdarza się, że nawet jeśli usuniecie zdjęcia, i tak ciągle macie za mało miejsca. Wejdźcie w ustawienia, ogólne, iPhone miejsce i upewnijcie się, że wszystkie usunięte zdjęcia faktycznie zniknęły z Waszego urządzenia. A jeśli nie, usuńcie je w ustawieniach. Czasami się zdarza, że telefon wyłącza się, kiedy na dworze panuje mróz. Wejdźcie w ustawienia, bateria i sprawdźcie kondycję baterii. Jeśli jej pojemność wynosi mniej niż 85%, to prawdopodobnie nadszedł czas, by ją wymienić. Jest bardzo łatwy sposób, by wydłużyć życie baterii. Najpierw zminimalizujcie użycie widżetów. Starajcie się nie dodawać ich zbyt wiele i ograniczcie korzystanie z tych, które wymagają dużo danych do aktualizacji. Oprócz tego możecie włączyć tryb niskiego zużycia baterii, który uruchomi się, kiedy bateria osiągnie pewien poziom. Wejdźcie w automatyzację w aplikacji Skróty i dodajcie nową czynność w trybie niskiego zużycia energii. Widżety w iOSie można łączyć. Wystarczy, że przeniesiecie jeden z nich na drugi, tak jak przy umieszczaniu ikonek aplikacji w jednym folderze. Aby zobaczyć, jakie widżety kryją się pod spodem, przewincie ten widoczny z góry i gotowe. Dzięki temu zaoszczędzicie dużo miejsca i czasu. Jeśli transmisja danych komórkowych nie działa najlepiej, może przydać się tryb samolotowy. Włączcie go i poczekajcie 5-10 sekund, a połączenie z internetem stanie się dużo szybsze. Jeśli wcześniej znajdowaliście się w sieci 3G, teraz urządzenie powinno działać w zasięgu LTE. Oprócz tego, jeśli będziecie ładować telefon w trybie samolotowym, przyspieszycie ten proces o jakieś 15%. Aby nagrywać filmiki w lepszej jakości, wejdźcie w ustawienia, aparat, formaty, wybierzcie rejestrowanie High Efficiency. Następnie wróćcie do menu, wybierzcie nagraj wideo i wybierzcie opcję 1080 i 30 klatek na sekundę.
Pojawiły się też nowe automatyczne sugestie dla aplikacji Dom. Możecie na przykład dostosować temperaturę kolorów oświetlenia w ciągu dnia. Kolejną ciekawą funkcją jest rozpoznawanie twarzy. Pozwala nawet rozpoznać osoby, które pukają do drzwi, o ile zapisaliście ich zdjęcia w albumie. Jeśli dwa razy stukniecie w przycisk Shift na klawiaturze, włączycie Caps Lock. Wiele liter ma też ukryte symbole. Pojawią się, kiedy przytrzymacie je palcem. Możecie dzięki temu pisać w dowolnym języku i stosować wszystkie te odpowiednie znaki. Jeśli niechcący skasowaliście długą wiadomość, potrząśnijcie telefonem. Aktywuje się funkcja Cofnij wpisywanie. Choć istnieje bardzo mało wirusów atakujących iPhony, to i tak trzeba uważać na tzw. juice jacking, czyli hakowanie urządzenia przez port USB. Jeśli nie chcecie, żeby wasze dane dostały się w niepowołane ręce, nie korzystajcie z publicznych ładowarek, na przykład na lotniskach, w kawiarniach czy w transporcie zbiorowym. Dotyczy to tylko ładowarek USB. Stary sprawdzony adapter nigdy was nie zawiedzie.